Aus dem Hebräerbrief. Przeczytajmy z listu do Hebrajczyków. Kapitel 1, vers 1. Pierwszy rozdział od pierwszego wiersza. Vers 1 bis 3. List do Hebrajczyków. Pierwszy rozdział od pierwszego do trzeciego wiersza. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas w Synu, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Kapitel 2, vers 9. Drugi rozdział, dziewiąty wiersz. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Kapitel 3, vers 1. Trzeci rozdział, pierwszy wiersz. Przeto, bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, rozważajcie Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. Der Hebräerbrief ist ein wichtiges Dokument der Heiligen Schrift. List do Hebrajczyków jest bardzo ważnym dokumentem Pisma Świętego. Das große Ziel des Geistes Gottes in diesem Brief ist. Wielkim celem, jaki przyświecał Duchowi Bożemu w tym liście, to jest uns den Herrn Jesus vorzustellen als den großen hohen Priester. Przedstawić nam Pana Jezusa jako tego wielkiego, najwyższego kapłana. Das ist der Hauptpunkt der Lehre dieses Briefes. To jest główny cel nauki przedstawionej w tym liście. Er ist in den Himmel eingegangen. On wszedł do niebios. Und er ist tätig vom Himmel her für uns, die Glaubenden auf der Erde. I tam z nieba jest on czynny dla nas, tutaj na ziemi wierzących. Und sein Dienst geht in zwei Richtungen. A jego służba skierowana jest w dwóch kierunkach. In Kapitel 3 bis Kapitel 6. W rozdziałach od 3 do 6. Wird gezeigt, dass er sich für uns verwendet. Pokazane jest, że on wstawia się za nami. Dass wir auf im Leben hier auf Erden nicht verzweifeln. Abyśmy tutaj w naszym życiu na ziemi nie zwątpili. Auch in oft schweren Umständen. Również i w często bardzo trudnych życiowych okolicznościach. Kommt er uns zu Hilfe? I wtedy on przychodzi nam z pomocą. Dass wir mit Mut den Weg des Glaubens gehen. Abyśmy odważnie szli tą drogą wiary. Er macht uns vom Himmel her immer wieder klar. I on z niebios ciągle na nowo nam jasno pokazuje, dass er allmächtig ist. Że on jest wszechmocnym. Dass er deine Umstände immer auch ändern kann, wenn es nach seiner Weisheit ist. Że on zna twoje okoliczności życia, bo według jego mądrości tym wszystkim kieruje. Dann erinnert er uns auch, dass er der Herr ist. Ale również przypomina nam o tym, że on jest Panem. Und nichts läuft ihm aus der Hand. I że nic nie wymknęło się mu z rąk. Auch wenn schwierige, unerklärliche Dinge um uns geschehen. Nawet jeżeli bardzo trudne i dla nas niewyjaśnialne rzeczy się z nami dzieją, dann sagt er vom Himmel her, to on z niebios do nas się zwraca, mówiąc: hab keine Angst. Nie bój się. Nichts läuft mir aus der Hand. Nic nie wymknęło mi się z moich rąk. Dann macht er klar, dass wie wichtig es ist, dass wir das Wort Gottes besitzen.
A następnie jasno nam pokazuje, jak ważną jest rzeczą to, że posiadamy Słowo Boże. Dieses göttliche Licht auf unserem Weg. Te boskie światło na naszej drodze. Und dann zeigt uns weiter, dass wir das Vorrecht haben, zu ihm zu beten in den Umständen. I dalej nam pokazuje, że mamy też i ten przywilej, aby do Niego się modlić we wszystkich okolicznościach. Er ist da für diese Sache durch den Himmel gegangen. On właśnie z powodu tej rzeczy przeszedł przez niebiosa. Und vorgestoßen bis zum Thron Gottes. I doszedł aż do tronu Bożego. Dieser Thron, der ein Thron des der Gerechtigkeit und des Gerichts ist. Ten tron, który jest tronem sprawiedliwości i tronem sądu. Hat er für uns umgewandelt. On dla nas go przekształcił. In einen Thron der Gnade. Uczynił z niego tron łaski. Und wir dürfen in Not zu ihm kommen im Gebet. I w każdej biedzie możemy do niego przyjść w naszej modlitwie. An diesen Thron der Gnade. I możemy przystępować do tego tronu łaski. Dann erinnert er uns in Kapitel 5. A następnie przypomina nam w 5. rozdziale, dass er selbst auf Erden war. Że on też i osobiście kiedyś był na ziemi. Und dass er einen sehr schweren Weg gehen musste. I że musiał iść bardzo trudną drogą. Und dass er ihn gegangen ist zur Ehre Gottes. I że poszedł tą drogą ku chwale Bożej. Er stellt sich uns als vollkommenes Vorbild. I dlatego może samego siebie nam stawiać jako doskonały wzorzec. Dann in Kapitel 6 zeigt er uns das Ziel. A w 6. rozdziale pokazuje nam nasz cel. Das wirkt er immer vom Himmel her. I to, że działa on dalej z nieba. Er ruft dir zu, vergiss nicht, dein Ziel ist der Himmel. I do ciebie woła, nie zapominaj nigdy, twoim celem jest niebo. Dann in Kapitel 7 bis Kapitel 10 sehen wir seine zweite Tätigkeit als Hohepriester. A w rozdziałach od 7 do 10 oglądamy opisaną jego drugą czynność jako tego najwyższego kapłana. Er führt uns ins himmlische Heiligtum. On wprowadza nas do tej świątyni niebiańskiej. Als Anbeter vor Gott. Jako tych, którzy uwielbiają Boga. Das ist noch eine höhere Tätigkeit. A jest to czynność jeszcze wznioślejsza. Warum ist sie höher? Dlaczego ona jest tak wysoko postawiona? Die erste Tätigkeit für uns, dass wir nicht verzweifeln auf Erden. Pierwsza czynność to jest dla nas, abyśmy nie zwątpili na tej ziemi. Die geht einmal zu Ende. Ona kiedyś się zakończy. Wenn der Herr Jesus kommt und uns entrückt in den Himmel. W momencie, gdy Pan Jezus przyjdzie na tą ziemię i nas zabierze i pochwyci do siebie, do nieba, dann haben wir keine Schwierigkeiten mehr. Już wtedy nie będziemy mieli żadnych trudności. Da braucht er sich nicht mehr für uns zu verwenden, dass wir nicht verzweifeln. I wtedy nie będzie musiał już się wstawiać za nami, abyśmy nie zwątpili. Aber seinen zweiten Dienst, ale jego druga służba, der Dienst der Anbetung, służba uwielbienia, der bleibt in Ewigkeit. Jego służba będzie trwała na wieki. Und er wird ewig Hohepriester sein. On będzie na całą wieczność kapłanem. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied habt. Nie wiem, czy macie akurat tą pieśń. Es ist für mich immer etwas Besonderes, wenn ich etwas entdecke in der Bibel. Dla mnie jest to szczególną rzeczą, gdy coś odkryję nowego w Biblii. Und dann sehe, dass vor 200 Jahren unsere Väter das in einem Lied schon ausgedrückt haben. A potem stwierdzam, że przed 200 laty już nasi ojcowie to samo, co ja odkryłem teraz, już zawarli w tej pieśni. Und dieser Gedanke, dass er in Ewigkeit Priester bleibt, i ta myśl, że on na całą wieczność pozostanie kapłanem, wird in diesem deutschen Lied ausgedrückt. Ona jest wyrażona właśnie w tej niemieckiej pieśni. Du bleibst Priester ewiglich. Ty pozostajesz kapłanem na wieczność. Er hat dieses große Werk vollbracht auf Golgatha.
On te wielkie dzieło wykonał na Golgocie. Und Kraft seines Blutes hat uns den Weg geöffnet in den Himmel. I to na podstawie siły jego przelanej krwi otworzył nam drogę do nieba. So standen wir heute morgen mit den Füßen auf der Erde. I tak my dzisiaj do południa staliśmy naszymi stopami tutaj na tej ziemi. Aber im Herzen waren wir im Himmel. Ale w naszych sercach byliśmy już w niebie. Ihr habt ein schönes neues Lokal hier. Macie tutaj piękny nowy lokal. Aber das ist nicht das Heiligtum. Ale to przecież nie jest ta właściwa świątynia. Das unser Heiligtum ist im Himmel. Gdyż nasza świątynia jest w niebie. Und dahin führt uns als Priester. I tam on nas wprowadzi jako kapłanów. Das ist die Entwicklung von Kapitel 7 bis Kapitel 10 dieses Briefes. Taki jest właśnie przebieg tych pouczeń od 7 do 10 rozdziału tego listu Hebrajczyków. Und in der Mitte dieser beiden Dienste, i pośród tych dwóch służb, jakie on wykonuje, macht der Schreiber uns klar, wie groß der Herr Jesus ist. Pisarz tego listu nam jasno pokazuje, jak wielkim jest Pan Jezus. Und er spricht von einem Mann namens Melchisedek. I mówi na temat pewnego męża, którego imię brzmi Melchisedek. Und ich möchte euch gerne vorstellen, wie was er damit meint. I chciałbym wam właśnie bardzo przedstawić, co on miał na myśli. Wenn wir einen Menschen aus dem Volk Israel fragen, gdybyśmy jakiegoś człowieka z ludu izraelskiego zapytali, auch wenn ich jetzt einen Menschen aus Polen fragen würde, nawet gdybym zapytał jakiegoś człowieka z Polski, habt ihr große Männer in Polen gehabt? Czy mieliście kiedyś w Polsce wielkich mężów stanu? Da würdet ihr mir sagen, Chopin. To może byście mi powiedzieli Chopin, der Komponist. Kompozytor. Aber wenn wir einen Menschen aus dem Volk Israel fragen, ale gdybyśmy zapytali jakiegoś człowieka z ludu izraelskiego, dann sagen sie uns, wir haben David, den König. To na pewno by wam odpowiedział, mieliśmy takiego Dawida, króla. Dieser Mann nach dem Herzen Gottes. Męża według serca Bożego. Und wenn wir dann fragen würden, gibt's bei euch noch einen größeren als David? I gdybyśmy dalej pytali powiedzieli, czy był jeszcze ktoś większy niż Dawid? Dann würden sie sagen, Mose. To by powiedzieli Mojżesz, der uns durch die Wüste geführt, który nas przeprowadził przez pustynię. Wenn wir dann fragen würden, gibt es noch einen, der höher ist als Mose? I gdybyśmy dalej pytali, czy może ktoś jest jeszcze większy niż Mojżesz? Würden sie sagen, Abraham. Może by powiedzieli Abraham. Unser Vater. Nasz ojciec. Und jetzt stellt der Schreiber diesen Menschen aus diesem Volk Israel vor. I teraz pisarz tego listu tym wszystkim ludziom z tego narodu izraelskiego przedstawia dieser Melchisedek, tego Melchisedeka, der zu Abraham kam, który przyszedł do Abrahama, und er hat Abraham gesegnet, i on błogosławił Abrahama, und Abraham hat ihm den Zehnten gegeben, a Abraham złożył mu dziesięcinę w ofierze. Und dann sagt der Schreiber, ohne Widerspruch wird der tiefere vom Hören gesegnet. I dalej pisarz tego listu ciągnie, mówiąc, że bez wątpliwości niższy otrzymuje od wyższego błogosławieństwo. Und dann finden wir diesen wichtigen Satz in Kapitel 7. I w 7 rozdziale znajdujemy bardzo ważne zdanie zapisane. Vers 3. Trzeci wiersz. Das Melchisedek dem Sohne Gottes verglichen. 7 rozdział, 3 wiersz od połowy, że Melchizedek podobny do Syna Bożego. Und dann sagt er in Vers 4, i dalej mówi w wierszu 4, schauet nun, wie groß dieser war. Patrzcie tedy, jak wielki jest ten. Der Schreiber des Hebräerbriefes will uns die Größe Gottes, des Herrn Jesus zeigen. Pisarz tego listu do Hebrajczyków chciał nam właśnie pokazać wielkość Syna Bożego. Und ich sage uns, wir können nicht groß genug vom Herrn Jesus denken.
I mówię wam wszystkim, nigdy nie jesteśmy w stanie wystarczająco wspaniale i wielce wyrażać się o Panu Jezusie, unser großer Hohepriester, który jest naszym wielkim, najwyższym kapłanem. Die zwei ersten Kapitel, die wir ein wenig betrachten möchten. I te dwa pierwsze rozdziały, na temat których chcielibyśmy troszeczkę rozważać, sind eine großartige Einleitung zu diesem Thema. Są wspaniałym wstępem do tego tematu. Und damit wir verstehen, was der Schreiber uns sagen will, i abyśmy to rozumieli, co pisarz chce nam powiedzieć, müssen wir mit unseren Gedanken gehen zum Patriarchen Jakob. Musimy w naszych myślach wrócić do patriarchy Jakuba. Er musste weggehen aus dem Elternhaus. On musiał odejść z domu rodzicielskiego. Und er legte sich an einem Ort zum Schlafen nieder. I na pewnym miejscu on ułożył się do snu. Und da hatte er einen Traum. I wtedy miał pewien sen. Und das ist ein ganz wichtiger Traum. I to jest bardzo ważny sen. Vielleicht der wichtigste, den je ein Mensch gehabt hat. Może nawet najważniejszy, jaki ktokolwiek z ludzi miał. Das war eine Leiter vom Himmel auf die Erde oder von der Erde auf zum Himmel. I widział ustawioną drabinę od ziemi do nieba. Und er sah Engel Gottes auf und niedersteigen. I widział wstępujących i wstępujących aniołów z nieba. Und dann sieht er den Herrn oben an der Leiter. A u samego szczytu tej drabiny widział Pana. Und dieser Traum greift unser Herr Jesus auf. I Pan Jezus też nawiązał do tego snu jego. Als er hier auf Erden war. Wtedy, gdy był tutaj na tej ziemi. Könnt ihr finden am Ende von Johannes Evangelium Kapitel 1. Możecie o tym przeczytać pod koniec pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. Von nun an werdet ihr Engel Gottes auf und niedersteigen sehen. Tam Pan powiedział, od teraz będziecie widzieli aniołów Bożych wstępujących i wstępujących do nieba. Und der Herr ist nicht mehr oben. A Pan już nie jest tam u góry, sondern unten an der Leiter. Ale teraz jest on na dole tej drabiny. Dieses Bild macht klar die beiden großen Bewegungen unseres Herrn. Ten obraz bardzo jasno pokazuje te dwa ruchy, jakie wykonał nasz Pan. Gott kam in Christus zu uns auf Erden. Bo mianowicie Bóg przyszedł w Chrystusie do nas na tą ziemię. Das ist die eine große Bewegung. To jest ten jeden wielki ruch. Zweitens ist Christus nach vollbrachtem Werk hinaufgestiegen in den Himmel. Po drugie, Chrystus po wykonanym dziele wstąpił w górę do nieba. Und damit hat er ist als Mensch zu Gott gegangen. I widzimy, że jako człowiek on przyszedł do Boga. Gott wurde Mensch und kam herab. Bóg stał się człowiekiem i zniżył się na ziemię. Dieser wunderbare Mensch, der zugleich Gott ist, ist hinaufgegangen in den Himmel. I ten cudowny człowiek, Bóg, który stał się człowiekiem, on po wykonanym dziele wstąpił do nieba. Das ist das Thema von Hebräer 1 und 2. Taki jest temat tego pierwszego i drugiego rozdziału listu do Hebrajczyków. Und wir haben hier eine Person vor uns, i mamy teraz przed sobą pewną osobę, die ewiger Gott ist, która jest tym wiecznym Bogiem, und wahrer Mensch, a jednocześnie prawdziwym człowiekiem in einer Person. W jednej osobie. Das übersteigt unseren Verstand. To wszystko wykracza poza możliwości pojmowania naszego. Macht nichts. Ale to nie szkodzi. Der Glaube schaut und betet an. Bo wiara patrzy na to i uwielbia. Und in Kapitel 1 wird uns die göttliche Seite dieser Person gezeigt. I w pierwszym rozdziale pokazana nam jest ta boska strona tej osoby. Seine göttliche Herrlichkeit. Jego boska wspaniałość. Und in Kapitel 2 seine herrliche Menschheit. A w drugim rozdziale pokazana jest jego strona wspaniałości ludzkiej. Und in beiden Seiten hat der Schreiber diese beiden Bewegungen.
I w tych dwóch różnych stronach tego Pana oglądamy również te dwa wielkie poprzednio omówione ruchy. In Kapitel 1 sagt er ist herabgestiegen und hinaufgestiegen. W pierwszym rozdziale mówi, on stąpił, ale również też i wstąpił do nieba. In Kapitel 2 sagt die Schrift, ist erniedrigt worden und ist erhöht worden. A w drugim rozdziale on uniżył się i został wywyższony. Das ist der Gedanke des Geistes Gottes in diesen zwei Kapiteln. Takie są myśli Ducha Bożego zawarte w tych dwóch rozdziałach. Wenn wir jetzt zuerst zum ersten Kapitel gehen, gdy teraz przejdziemy do tego pierwszego rozdziału, und dieses Thema wird fortgeführt bis Kapitel 2. I ten temat jest ciągnięty aż do drugiego rozdziału, Vers 4, do czwartego wiersza. Wenn seine göttliche Seite gezeigt wird, jeżeli pokazywana jest ta boska strona jego osoby, wird das verbunden mit seinem Wort, mit dem Wort Gottes. To zawsze jest to połączone z jego słowem, Słowem Bożym. Das haben wir in Kapitel 2, Vers 1 bis 4. To oglądamy w drugim rozdziale od pierwszego do czwartego wiersza. Wenn seine herrliche Menschheit gezeigt wird, tam, jeżeli jest natomiast pokazywana strona jego wspaniałej ludzkiej strony, in Kapitel 2, w drugim rozdziale, dann wird das verbunden mit Leiden. To jest zawsze połączone z cierpieniami. Ich wünschte, dass wir tiefe Eindrücke von dieser Person heute bekommen. O, jak bardzo bym sobie życzył, abyście również odebrali głębokie poznanie i wrażenie wielkości tej osoby. Der Schreiber beginnt in diesem Brief die Menschen aus dem Volk Israel, die zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind. I pisarz tego listu zaczyna właśnie od tych pierwszych rozdziałów wszystkim ludziom z jego własnego narodu, którzy uwierzyli w Pana Jezusa. Dass Gott vielfältig und auf vielerlei Weise zu uns geredet hat in der Zeit des Alten Testamentes. Zaczyna od tych słów, że wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do tego narodu. Viele Male. Wielokrotnie. Und auf vielerlei Weise. I w różnorodny sposób. Durch die Propheten. Przemawiał przez proroków. Er hat geredet durch einen Klassiker wie Jesaja. I przemawiał na przykład przez takiego klasyka, jakim na przykład jest Izajasz. Er hat geredet durch einen leidenden Mann wie Jeremia. Przemawiał na przykład przez takiego cierpiącego męża, jakim był Jeremiasz. Er hat geredet durch einen Staatsmann wie Daniel. Przemawiał przez takiego wielkiego męża stanu, jakim był Daniel. Und er hat geredet, das ist meine persönliche Freude. I również przemawiał, a co jest również moją osobistą, wielką radością, durch einen Schafhirten wie Amos. Przez takiego pasterza owiec, jakim był Amos. Auf vielfältige Weise hat er im Alten Testament geredet. W różnorodny sposób on w Starym Testamencie przemawiał. Und ich möchte gerne vorstellen, dass es eine unermessliche Gnade ist, wenn Gott zu uns redet. I chciałbym wam to przedstawić, że to jest niezmierzalnie wielka łaska, jeżeli Bóg do nas ludzi przemawia. Nach dem Propheten Malachi hat er 400 Jahre geschwiegen. Dlatego, że po ostatnim proroku Malachiaszu Bóg przez 400 lat milczał. Weil der Zustand dieses Volkes so tief war. Dlatego, że tak bardzo ten stan całego ludu izraelskiego był upadły. Und dann hat er das Schweigen gebrochen. A następnie Bóg przerwał to milczenie. Wisst ihr wann? Czy wiecie kiedy? Als Zacharias im Tempel war. Wtedy, gdy Zachariasz znalazł się w świątyni. Darum ist dieser Mann erschrocken. Dlatego właśnie ten mąż tak bardzo się przeraził. Nicht nur weil er einen Engel sah, to nie tylko z tego powodu, że nagle zobaczył anioła, sondern weil Gott sein Schweigen durchbrochen hat.
Ale głównie z tego powodu, że poznał to, że Bóg przerwał swoje milczenie. Das ist vor 2000 Jahren geschehen. Stało się to przed około 2000 lat. Ein wunderbarer Moment. Cudowny moment. Da hat Gott geredet im Sohn. I Bóg przemówił również w Synu. Das ist ein Thema dieses Briefes. Taki jest temat tego listu. Der Sohn. Syn. Ich möchte vorstellen, was der Sohn, was der Schreiber des Hebräerbriefes meint, wenn er vom Sohn spricht. Chciałbym wam przedstawić, co ten pisarz tego listu do Hebrajczyków mówi, ma na myśli, mówiąc syn. Wir kennen diesen Titel unseres Herrn in den Schriften des Johannes. Znamy ten tytuł naszego Pana z wszystkich pism, jakie zostawił Jan. Wenn in diesen Schriften der Herr Jesus der Sohn genannt wird, jeżeli w tych pismach Jana Pan Jezus nazywany jest synem, dann bedeutet es, dass er vom Vater geliebt wird. To oznacza, że on jest umiłowany przez Ojca. Und Johannes geht zurück an den Anfang ohne Anfang. I Jan cofa się do tego początku bez początku. Bevor irgendetwas geschaffen war, zanim cokolwiek jeszcze było stworzone, da war der Vater da, był Ojciec. Und der Sohn da, był Syn. Und die Liebe des Vaters zum Sohn. I miłość Ojca do Syna. Das ist in den Schriften des Johannes der Sohn. Geliebt vom Vater vor Grundlegung der Welt. Tak jest przedstawiany w pismach Jana ten Syn umiłowany przez Ojca przed założeniem świata. Der Schreiber des Hebräerbriefs hat einen anderen Gedanken, wenn er vom Sohn spricht. Ale pisarz tego listu do Hebrajczyków ma inne myśli, gdy mówi o Synu. On nie cofa się tak daleko wstecz. On cofa się tylko do psalmów. I cofa się do proroka Izajasza. Und ich möchte euch erinnern an einen Vers. Ich hoffe, dass ihr ihn kennt. I chciałbym wam przypomnieć jeden wiersz. Mam nadzieję, że go znacie. Da sagt Jesaja, ein Kind ist uns geboren. To powiedział Izajasz, oto dziecię narodziło się nam. Ein Sohn uns gegeben. Syn został nam dany. Und Herrschaft ruht auf seiner Schulter. A panowanie spoczęło na ramionach jego. Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Panowanie spoczęło na jego ramionach. Das ist der Gedanke, wenn der Schreiber des Hebräerbriefes vom Sohn spricht. Taka jest właśnie główna myśl, gdy pisarz tego listu do Hebrajczyków mówi o Synu. Und immer wieder nennt er ihn so. I ciągle na nowo nazywa go Synem. Obwohl er Sohn war. I pomimo tego, że był Synem. An dem, was er litt, den Gehorsam lernte. A na tym, czy z tego, co on wycierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Christus aber als Sohn über sein Haus. Christus jako Syn nad swoim domem. Einen Sohn vollendet in Ewigkeit. Dopełniony w wieczności. Das ist unser Heiland. Taki jest nasz Zbawiciel. Gott hat geredet im Sohn. Bóg przemówił w Synu. Es steht hier nicht durch den Sohn. W drugim wierszu nie ma być napisane przez Syna, sondern im Sohn. Tylko przemówił do nas w Synu. Gott hat nicht nur geredet durch das, was unser Heiland sprach, als er hier auf Erden war. Bóg przemówił do nas nie tylko przez to, co Zbawiciel do nas mówił, gdy był na ziemi. Er hat geredet mit der ganzen Kapazität seiner Person auf Erden. On przemawiał do nas całą objętością swojej osobowości, jaka była na tej ziemi. Und jetzt zeigt er uns sieben Herrlichkeiten dieses Sohnes. I teraz on nam pokazuje siedem wspaniałości tego Syna. Und ich möchte sie euch vorstellen. I chciałbym wam je wszystkie przedstawić. Die erste Herrlichkeit ist, dass er der Erbe aller Dinge ist. Pierwszą wspaniałością jest to, że on jest dziedzicem wszystkich rzeczy. Als Gott der Sohn
Für ihn sind ist alles geschaffen. Jako dla tego Boga Syna zostało przez niego wszystko stworzone. Gott hat die Erde nicht für uns geschaffen. Bóg nie stworzył tej ziemi dla nas. Auch, ich weiß. Również dla nas, ja wiem o tym. Aber er hat sie geschaffen für den Sohn. Ale Bóg stworzył tą ziemię dla Syna. Er ist der Erbe aller Dinge. Gdyż On jest dziedzicem wszechrzeczy. Zweitens hat er durch den Sohn die Welten gemacht. A po drugie, On przez Syna stworzył wszystkie światy, wszechświat. Die Welt der Engel. Ten świat aniołów. Die Welt der Sterne. Świat wszystkich gwiazd. Die Welt der Menschen. Świat wszystkich ludzi. Die Welt der Tiere. Świat zwierząt. Durch den Sohn geschaffen. Przez Syna zostało to stworzone. Drittens, er ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. A po trzecie, On jest tym odbiciem chwały Bożej. Und er ist der Abdruck des Wesens Gottes. I jest tym On jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty. Das sind die zwei nächsten Herrlichkeiten. Ich nenne sie zusammen jetzt zuerst. To są te dwie następne wspaniałe rzeczy, które teraz razem chciałbym wymienić. Und ich hoffe eigentlich, dass ihr in eurer Sprache jetzt auch zwei Worte habt. Ja. I mam nadzieję, że również w waszym języku są tutaj odrębne dwa słowa. Nämlich Göttlichkeit und Gottheit. Bóstwo i boskość. Das erste als Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Pierwsze jest tym odblaskiem chwały Bożej. Da sehen wir die Göttlichkeit dieser Person. Tu oglądamy bóstwo tej osoby. Das könnt ihr finden in Römer Kapitel 1. O tym możecie przeczytać w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale. Die Göttlichkeit Gottes wird in dem Geschaffenen wahrgenommen. Te bóstwo Boże można rozpoznać poprzez wszystko to, co zostało stworzone. Als unser Heiland in der Krippe lag in Bethlehem, gdy nasz Zbawiciel leżał w tym żłobie w Betlejemie, war er der Schöpfer aller Dinge. To jednocześnie był on stwórcą wszystkich rzeczy. Dieses kleine Kind in der Krippe. Te małe dzieciątko w tym żłobku położone. War zugleich Gott der Schöpfer. Jednocześnie było Bogiem stwórcą. Und als solcher war er die Ausstrahlung der Allmacht, der Allwissenheit und der Allgegenwart Gottes. A jednocześnie był odblaskiem wszechwiedzy, wszechmocy Bożej i wszechobecności Bożej. Das ist die dritte Herrlichkeit. To jest ta trzecia wspaniałość. Jetzt kommen wir zum vierten, der Abdruck seines Wesens. I przejdźmy teraz do czwartej, czyli odbicie Jego istoty. Da kommt jetzt seine Gottheit in Frage. Teraz Jego boskość jest przedstawiana. Das geht jetzt noch einen Schritt höher, oder besser gesagt tiefer. I to posuwa się, można by powiedzieć, o jeden krok jeszcze głębiej. Und unsere Gedanken gehen zum Kolosserbrief. I nasze myśli mogą teraz się przesunąć do listu do Kolosan. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. W nim zamieszkała cała pełnia boskości cieleśnie. Der Abdruck seines Wesens bedeutet, odbicie Jego istoty to oznacza, dass in ihm gesehen wird, dass Gott Licht und Liebe ist. Że to w nim było widoczne, że Bóg jest miłością i światłością. Das alles ist hoch erhaben. To wszystko jest tak wielce wzniosłe. Es ist sehr schwierig, etwas darüber zu sagen. Jest to bardzo trudną rzeczą coś na ten temat mówić. Man hat schon gesagt,
Das Wesen Gottes ist Licht. Już powiedziane było, że istotą Bożą jest światłość. Und die Natur Gottes ist Liebe. A naturą Bożą jest miłość. A wir können das auch umdrehen. Ale możemy to również i odwrócić. Gott ist Licht. Bóg jest światłością. Gott ist Liebe. Bóg jest miłością. Und die göttliche Liebe entfaltet sich im göttlichen Licht. I ta Boża miłość, ona się rozwinęła w tej boskiej światłości. Ich hoffe, dass ihr versteht, was ich sage. Mam nadzieję, że to rozumiecie, co mówię. Menschliche Liebe entfaltet sich oft in der Finsternis. Gdyż ludzka miłość bardzo często rozwija się w ciemności. Wir denken an sündige Dinge, die Menschen tun. Pomyślmy sobie o grzesznych rzeczach, które ludzie czynią. In der Finsternis. I będąc w ciemności. A wenn Gott Liebe ausstrahlt, ale gdy Bóg promieniuje miłością, dann immer im göttlichen Licht. To zawsze jest to w boskiej światłości. Dann kommen wir zum fünften. I teraz możemy przejść do piątego punktu. Dieser Sohn trägt alles durch das Wort seiner Macht. Ten Syn podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Er hat nicht nur alles geschaffen, on nie tylko wszystko stworzył, sondern er erhält es auch. Ale on również to wszystko podtrzymuje, aby istniało. Und wenn der Sohn seine Hand zurückziehen würde, i gdyby ten Syn swoją rękę cofnął, würde das ganze Universum im Chaos versinken. Cały wszechświat zatopiłby się w chaosie. Es ist seine Kraft, die mir die Möglichkeit gibt, jetzt vor euch zu stehen. To jest jego boska moc, która umożliwia, abym i ja teraz stał przed wami. Weil er mich trägt durch das Wort seiner Macht. Dlatego, że on podtrzymuje mnie słowem swojej mocy. Und damit ihr mir aufmerksam zuhören könnt, wie ich sehe. A abyście i wy mogli mnie tak uważnie słuchać, jak ja teraz widzę. Das ist durch die Kraft dieses Sohnes. To też dzieje się to dzięki tej mocy tego Syna. Wunderbare Sache. Cudowne rzeczy. Alles, was geschieht, wird in seiner Kraft erhalten. Wszystko, co się dzieje, jest podtrzymywane przez Jego moc. Und jetzt kommen wir zum sechsten. I teraz możemy przejść do szóstego. Die sechste Herrlichkeit ist, dass er durch sich selbst die Reinigung der Sünden bewirkt. Szósta wspaniałość to to, że On przez siebie samego dokonał oczyszczenia z grzechów. Der Schreiber sagt nicht unsere Sünden. Pisarz tego listu nie pisze tutaj z naszych grzechów. Natürlich sind das unsere Sünden. Naturalnie to są nasze grzechy. Aber er will nicht jetzt in dieser Moment unsere Gewissen entlasten. Ale on w tym momencie nie chce odciążać naszego sumienia. Das macht er später. On to uczyni trochę później. In Kapitel 8, 9 und 10. W 8, w 9, w 10 rozdziale. Da sagt er, unsere Sünden sind vor den heiligen Augen Gottes für immer verschwunden. I on wtedy napisze, że nasze grzechy zniknęły przed tym świętym obliczem Bożym. Dass wir ein vollkommenes Gewissen haben. Abyśmy mieli doskonałe sumienie. Aber hier will er eine, die Herrlichkeit des Sohnes zeigen. Ale tutaj chce on nam pokazać następną wspaniałość Syna. Das ist eine große Herrlichkeit. A jest to wielka wspaniałość. Dass dieser Schöpfer Gott, der Sohn, że ten Stwórca, Bóg, Syn, bereit war ans Kreuz nach Golgatha zu gehen. Gotowy był, aby pójść na krzyż Golgoty. Und in sich selbst die Reinigung der Sünden zu bewirken. Aby w samym sobie te oczyszczenie z grzechów dokonać. Und es gab niemand im Himmel und auf der Erde. I nigdy nie było nikogo w niebie i na ziemi, der das tun konnte, który mógłby to uczynić. Allein nur der Sohn. Jedynie tylko Syn. Und jetzt kommen wir zur siebten Herrlichkeit. I teraz możemy przejść do siódmej wspaniałości Syna. Er ist hinaufgestiegen in den Himmel. On wstąpił do niebios. Und er hat sich in Majestät gesetzt zu Rechten Gottes.
i zasiadł po prawicy majestatu Bożego. Der Schreiber des Hebräerbriefes macht in an einigen Versen klar. Pisarz tego listu do Hebrajczyków w kilku miejscach to jasno pokazuje, dass Gott zu ihm gesagt hat, setze dich zu meiner Rechten. Że Bóg to do niego powiedział, usiądź po prawicy mojej. Aber hier hat er sich selbst gesetzt. Ale tu oglądamy, że on samego siebie posadził po prawicy majestatu. In göttlicher Majestät. W tym boskim majestacie. Gott der Sohn in seiner göttlichen Herrlichkeit. Bóg Syn w swojej boskiej wspaniałości. Begin zu Vers 9. Von Kapitel 2. I teraz możemy przejść do drugiego rozdziału, do dziewiątego wiersza. Wir möchten diese Minute noch nutzen, seine herrliche Menschheit zu zeigen. I ostatnie minuty wykorzystajmy do tego, aby poznać jego wspaniałe człowieczeństwo. Wir sehen aber Jesus. I czytamy tutaj, widzimy raczej Jezusa. Nicht mit den Augen unseres Körpers. Nie widzimy go oczami naszego ciała. Aber mit den Augen des Herzens. Ale widzimy go oczami naszego serca. Und wird uns gezeigt. I pokazany jest nam tutaj. Erniedrigt und erhöht. Jako uniżony i jako wywyższony. Ich möchte gerne vorstellen, dass das immer wieder in der Heiligen Schrift zu finden ist. Chciałbym to teraz przedstawić, że to ciągle na nowo możemy stwierdzać w Piśmie Świętym. Wenn die tiefe Erniedrigung unseres Herrn gezeigt wird, bo gdy to głębokie uniżenie naszego Pana jest pokazywane, dann wird auch zugleich seine Erhöhung gezeigt. To jednocześnie też jest pokazywane jego wywyższenie. Ich möchte eure Herzen führen durch einige bekannte Schriftabschnitte. Chciałbym wasze serca teraz poprowadzić przez znane na pewno wam miejsca biblijne. Jesaja 52 und 53. Izajasza 52 i 53 rozdział. Hoch erhöht und ganz erniedrigt. Wysoko wywyższony, ale również też i do głębi uniżony. Dann haben wir hier in der ersten Stunde Philipper 2 vor uns gehabt. Ale również w pierwszej naszej godzinie do południowej oglądaliśmy list do Filipian, drugi rozdział. Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Gdzie jest napisane, że był posłuszny aż do śmierci na krzyżu. Gott hat ihn hoch erhoben. A Bóg wielce go wywyższył. Dann eine besondere Stelle ist für meine Seele Offenbarung 5. A szczególnym miejscem dla mojej duszy to jest Księga Objawienia, piąty rozdział. Ich liebe dieses Kapitel. Bardzo miłuję ten rozdział. Und ich habe oft an diese Szene gedacht im Himmel. I bardzo często myślałem o tej opisanej tam scenie w niebie. Es ist der alte, fast hundertjährige Apostel Johannes im Himmel. Wiemy, że ten stary, prawie stuletni apostoł Jan und dann kommt diese Stimme, znalazł się w niebie i usłyszał ten głos, die sagt, wer ist würdig, das Buch zu nehmen? Który powiedział, któż jest godzien, aby otworzyć tą księgę. Und niemand war würdig. I nikt nie był znaleziony godny. Da beginnt Johannes zu weinen. I teraz Jan zaczyna płakać. Das ist meines Wissens der einzige Mensch, der im Himmel geweint hat. Według mojego rozpoznania jest to jedyny człowiek, który był w niebie, a płakał. Ich weinte sehr, sagt er. I tam jest napisane, i bardzo płakałem. Da kommt ein Ältester zu ihm. I przychodzi jeden ze starców do niego. Er sagt, weine nicht. I mówi do niego, nie płacz. Es hat überwunden der Löwe. Gdyż zwyciężył lew. Und blickt auf von seinem Weinen. I Jan teraz spoza swojego płaczu spojrzał w górę. Will diesen Löwen sehen. I chce zobaczyć tego lwa. Und was sieht er? I co on widzi? Ein Lamm wie geschlachtet. Baranka jako zabitego. Mitten des Thrones. Pośrodku tronu. Im Zentrum göttlicher Macht. Tam w centrum boskiej mocy. Ein Lamm wie geschlachtet.
stojącego baranka jak zabitego. Erniedrigt und erhöht. Uniżony i wywyższony. Und das haben wir in Vers 9 unseres zweiten Kapitels vor uns. I to właśnie oglądamy w wierszu 9 naszego drugiego rozdziału. Wir sehen aber Jesum, der ein wenig unter die Engel erniedrigt wurde. Widzimy Jezusa, który został uczyniony mniejszym od aniołów. Dort vor 2000 Jahren in Bethlehem. Tam przed 2000 lat w Betlejem. Ist Gott der Sohn nicht ein Engel geworden? Bóg Syn nie stał się aniołem, sondern ein Mensch. Ale stał się człowiekiem. Wisst ihr warum? Czy wiecie dlaczego? Weil er sterben wollte am Kreuz. Dlatego, że on chciał umrzeć na krzyżu. Engel können nicht sterben. Bo aniołowie nie mogą umierać. Wir sind geboren worden, um zu leben. Wir Menschen. My, ludzie, narodziliśmy się po to, aby żyć. Vor zwei Wochen ist mein 16. Enkelkind geboren. Przed 2 tygodniami mój 16. wnuczek się urodził. Große Freude bei meinen Kindern. Wielka radość wśród nas wszystkich dzieci. Große Freude bei den Großeltern. Wielka radość u nas dziadków. Ein Kind ist geboren, um zu leben. Dziecię narodziło się, aby żyć. Als der Herr Jesus geboren ist in Bethlehem. Ale gdy Pan Jezus narodził się w Betlejemie, ist er geboren, um zu sterben. On narodził się po to, aby umrzeć. Wir sehen aber Jesum ein wenig unter die Engel erniedrigt. A widzimy Jezusa na krótko uczynionego mniejszego od aniołów. Jetzt müssen wir genau lesen. Musimy tutaj dokładnie to przeczytać. Es steht nicht während des Leidens des Todes. Nie jest tutaj napisane w trakcie tych cierpień śmiertelnych, sondern wegen des Leidens des Todes. Ale jest tutaj napisane z powodu. Seht ihr, als unser Herr auf Erden ging, ging. Spójrzcie na to, gdy nasz Pan przechodził przez tą ziemię, von der Krippe bis zum Kreuz, od tego żłobka betlejemskiego do krzyża, da stand das Leiden des Todes alle Zeit vor seiner heiligen Seele. Wtedy te cierpienia tego krzyża zawsze ciągle stały przed jego duszą. Er wusste alles zum Voraus. On wiedział o wszystkim już z góry. Jesus nun, sagt die Schrift. Pismo pisze, a Jezus więc, der alles vor sich sah, który wszystko wiedział, ging hinaus. Wyszedł. Die ganze Schwere seines Werkes lag vor ihm. Cały ciężar tej jego drogi już spoczywał na nim od początku. Dann kamen die Stationen Gethsemane, Gabata, Golgata. I następnie były te stacje, czy te miejsca, jak Gethsemane, Gabata i Golgota. Da wurde er erniedrigt. Tam w tych miejscach on został uniżony. Und ist jetzt erhöht worden durch Gott. A teraz został wywyższony przez Boga. Mit Ehre und Herrlichkeit. I został obdarzony czcią i chwałą. Wenn wir an die Auferstehung unseres Herrn denken und an seine Himmelfahrt. Gdy pomyślimy o zmartwychwstaniu naszego Pana i o odejściu Jego do nieba, dann braucht die Schrift verschiedene Worte. To Słowo Boże używa różnorodnych słów. Die Schrift sagt, er ist auferstanden. Słowo pisze do nas, że on zmartwychwstał. Er hatte Gewalt, das Leben wiederzunehmen. On miał tą moc, te życie wziąć z powrotem. Aber er ist auch auferweckt. Ale on również został zmartwychwzbudzony. Durch Gottes Kraft auferweckt. Przez boską moc został zmartwychwzbudzony. Als er hinaufging,
I gdy on odchodził do nieba, sagt die Schrift hinaufgestiegen. Pismo pisze nam, że on wstąpił w górę. Die Schrift sagt auch emporgehoben. Ale również pisze do nas, że został w górę podniesiony. Und dieses zweite sehen wir jetzt hier. I tą drugą właśnie czynność teraz widzimy. Er ist auferweckt. On został z martwych zbudzony. Und er ist emporgehoben. I został w górę wzniesiony. Mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. I został chwałą i czcią ukoronowany. So sehen wir unseren Herrn. Tak oglądamy naszego Pana. Herrlichkeit strahlt er aus. I chwała promieniowała. Und Ehre empfängt er. A cześć on otrzymał. So dass er durch Gottes Gnade. I tak, że on dzięki Bożej łasce für alles den Tod schmeckte. Dla wszystkich śmierci zakosztował. Das ist ein sehr umfassender Gedanke. Jest to bardzo rozległa myśl. Für alles, was dem Tode unterworfen war, ist er gestorben. Za wszystko, co podlegało śmierci, on zmarł. Und sein Werk reicht aus für alle Menschen. I jego dzieło było wystarczającym dla wszystkich ludzi. Aber nur wer es im Glauben ergreift, kommt in den Segen dieses Werkes. Ale tylko ten, kto we wierze tego się uchwyci, ten będzie mógł znaleźć się w zakresie błogosławieństwa jego dzieła. Aber er ist auch in den Tod gegangen wegen der Erbsünde. A on również też wszedł w śmierć z powodu tego grzechu pierworodnego. Diese Tragik des Menschen. Z powodu tej całej tragiki ludzkości. Durch den Sündenfall. Spowodowanej przez upadek w grzech. Wir denken zurück an unsere alten Geschwister, werden das noch erlebt haben. I możemy teraz wstecz spojrzeć i powiedzieć, że nasi starzy współwierzący tego doświadczyli. An den Zweiten Weltkrieg. W tej II wojnie światowej. 60 Millionen Menschen umgekommen. Gdy 60 milionów ludzi zginęło. Durch die Tragik der Sünde. Z powodu tragiki grzechu. Und der Herr Jesus ist gekommen und am Kreuz gestorben. A Pan Jezus przyszedł i umarł na krzyżu. Um die Sünde aus dem Weltall hinauszubringen. Aby usunąć grzech ze świata. Für das alles hat er den Tod geschmeckt. I za to wszystko on śmierci zakosztował. Und das wird in Erfüllung gehen im ewigen Zustand. A to będzie spełnione w tym wiecznym stanie. Dann wird Gott alles in allem sein. Wtedy Bóg stanie się wszystkim we wszystkim. Die Sünde ist verschwunden. I grzech już zniknie. Gerechtigkeit wohnt auf Erden. A sprawiedliwość zamieszka na ziemi. Und nur die Gottlosen, die das Heil im Herrn Jesus abgelehnt. I tylko ci bezbożni, którzy odrzucili zbawienie w Panu Jezusie, sind ewig eingeschlossen im Feuersee. Są na wieczność zamknięci w jeziorze ognistym. Und damit er Menschen retten konnte, dich und mich. Aby mógł ludzi ratować, ciebie i mnie. Wir wollen das jetzt persönlich nehmen. Chciejmy to teraz dla siebie osobiście wziąć. Hat er, das sagt der Schreiber, nicht den Tod erlitten? Pisarz tego listu nie mówi, że on wycierpiał śmierć. Er hat den Tod geschmeckt. Tu jest napisane, zakosztował śmierci. Die ganze Bitterkeit des ersten Todes. Całą gorzkość tej pierwszej śmierci. Im Alter von 33 Jahren. A to w dodatku w wieku 33 lat. Auf dem Zenit der Kraft des Lebens. Będąc u zenitu tych sił życiowych. Und er klagt in Psalm 102. Dlatego też narzeka w Psalmie 102. Herr, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. Panie, nie zabieraj mnie w połowie dni moich. Das war bitter für ihn. To było gorzkie dla niego. Aber er hat auch geschmeckt, was der zweite Tod bedeutet. Ale on również zakosztował, co to oznacza druga śmierć. In den drei Stunden der Finsternis. W tych trzech godzinach ciemności. Wo er von Gott verlassen.
Tam, gdzie on był przez Boga opuszczony, wo die Schläge des göttlichen Gerichts über ihn gegangen sind, gdy wszystkie te uderzenia boskiego sądu uderzyły w niego, wo er meine Sünden getragen, tam, w tym miejscu, w którym on moje grzechy niósł, und die Strafe zu meinem Frieden auf ihm lag, i ta kaźń za mój pokój teraz tam spoczęła na nim. Er hat meine Stelle eingenommen. Bo on zajął moje miejsce. Und er hat die Strafe empfangen. I on otrzymał całą karę. Und er hat den Tod geschmeckt. I zakosztował śmierci. Was er da gelitten hat in seiner heiligen Seele. To, co on w tym miejscu w swojej świętej duszy wycierpiał, werden wir in alle Ewigkeit nicht ergründen. Nie będziemy w stanie po całą wieczność do końca zgłębić. Aber wir sind glücklich, ale możemy być szczęśliwi, dass wir einen kennen, że my znamy takiego jednego, der die Leiden des Sohnes auf Golgatha völlig erkennen und würdigen kann. Który jest w stanie w pełni do końca poznać cierpienia Pana Jezusa na krzyżu i jest w stanie je docenić i uczcić. Denn niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Bo czytamy, że nikt nie zna Syna jak tylko Ojciec. Aber das, was wir erkennen, ale to, co my poznajemy, füllt unsere Herzen mit. Wypełnia już nasze serca wdzięcznością. Lasst uns an unseren Herrn denken. I dlatego chciejmy myśleć o naszym Panu, ihm gehört unsere Anbetung, gdyż do Niego należeć powinno nasze uwielbienie, aber auch unser Gehorsam, ale również i nasze posłuszeństwo.